historia Daniela Mezopotamskiego, bo właśnie przed wybiegiem tych pięknych zwierząt kopytnych się znajdujemy, mogłaby posłużyć za scenariusz do niejednego thrillera politycznego. Tak jest skomplikowana i pokazuje, jak działalność nawet niewielkiej grupy ludzi może uratować gatunek. Jeszcze w początkach XX wieku ten gatunek zamieszkiwał dość duży obszar od Tunezji poprzez północny Egipt, Półwysep Synaj, aż po Iran, a być może także Afganistan. No, w terenach Bliskiego Wschodu wyginął najpierw, a później wszędzie indziej. We wszystkich innych miejscach ten gatunek wybito. No, ma dużego pecha, jego mięso jest bardzo smaczne. A niewiele na tym terenie było dużych zwierząt kopytnych, na które można było polować. Także wszyscy skupili się na właśnie Danielu Mezopotamskim, który dość istotnie różni się od naszego Daniela powszechnie znanego i jest odrębnym gatunkiem. W początkach XX wieku praktycznie jedyne znane stanowiska znajdowały się w Iranie, a w połowie zeszłego wieku już tylko jedno. I była to wyspa Dasht-e-Naas, która znajduje się na Eufracie, między Eufratem a Tygrysem, na terenie Iranu. Tam przetrwało około 20-25 osobników i dzięki ochronie szacha Iranu, dla którego to był taki bardzo symboliczny gatunek właśnie dla Persji, no, ten gatunek przetrwał. W latach 50. szach Iranu dążył do modernizacji swojego kraju i miał dobre kontakty również z Niemcami, a takie osobiste z właścicielem firmy Opel. No i jako taki specjalny dar szacha Iranu, 3 osobniki zostały przekazane do prywatnego zoo George'a von Opla, znajdującego się w miejscowości Kronberg w Niemczech. Te Daniele zaczęły się dość dobrze mnożyć, no i ta grupa z czasem zaczęła rosnąć, osiągnęła już ponad 20 osobników. Te na wyspie Dasht-e-Naas także dobrze sobie radziły, aż do czasu, kiedy wybucha pierwsza wojna między Irakiem a Iranem. Wyspa znalazła się w strefie walk i było ogromne zagrożenie, że wszystkie te Daniele na wyspie Dasht-e-Naas zginą. Wtedy władze Izraela, które założyły sobie, że odtworzą na swoim terenie, na terenie swojego nowego państwa, wszystkie gatunki, które kiedyś tam żyły, podjęły decyzję, by wysłać w strefę walk helikoptery z komandosami i specjalistami od odłowu zwierząt, by przywieźć do siebie te Daniele Mezopotamskie w razie, gdyby w wyniku działań wojennych wyginęły na terenie Iranu. I to się stało. Oczywiście nikt nikogo nie pytał o zgodę, nikt nikogo nie pytał o jakieś pozwolenia na przelot. Po prostu 2 helikoptery wylądowały na wyspie Dasht-e-Naas w samym środku walk, odłowiły 5 osobników i wywiozły je do Izraela. Dzięki temu populacja Danieli Mezopotamskich zaczęła szybko rosnąć i w tej chwili liczy już ponad 300 osobników. Z tego ponad 50 żyje już w stanie wolnym w górach Negev w Izraelu. One zostały tam wypuszczone. Ta populacja dobrze sobie radzi. No, w ogrodach zoologicznych również utrzymujemy nadal ten gatunek, no bo jedna wyspa wiosny nie czyni. Z tej wyspy może nic nie zostać przy następnych jakichś działaniach wojennych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest mocno niestabilna i niestety ogrody zoologiczne tak muszą działać.